kieruje w górę. Za moment konie będą zajmować miejsca w maszynie startowej. Podchodzi Perton. I konie ruszyły. Po starcie na prowadzeniu Perton, jest tutaj też Etoryk, Greg i Elsandra, te konie bardzo blisko siebie. Stawkę zamyka Emster, przed nim Eldora i Piktavia. W czołówce jest też Evi Feda. Perton, Evi Feda. Perton, Evi Feda, Elsandra, Greg, Piktavia, Etoryk, Eldora, Mia Rosa i Emster. Tak wygląda kolejność. Konie na przeciwległej prostej. Na prowadzeniu Perton, na pozycji drugiej Evi Feda, Emster zamyka stawkę. 1600 metrów do celownika, Perton na prowadzeniu, za nim Evi Feda. Jest tam też Greg, Elsandra. Perton, 1400 metrów do celownika, Perton na prowadzeniu, za nim Evi Feda, Elsandra na pozycji trzeciej. Jest tam też blisko Greg. Perton, Perton na prowadzeniu, ale zbliża się do niego Evi Feda. Perton, Evi Feda. Perton, Evi Feda, bardzo blisko siebie. Perton, Evi Feda, około 1000 metrów do celownika. Perton, Evi Feda. Konie wchodzą w powrót. Trzecia jest Piktavia. Perton, Evi Feda, Piktavia. Konie są już w połowie ostatniego zakrętu. Perton, Perton na prowadzeniu, Perton. Perton, Elsandra, Evi Feda i konie pojawiają się już na prostej finiszowej, 500 metrów do celownika. Wyprowadza Perton. Jest tam też Evi Feda, będzie też walczyć o pierwszą pozycję, 400 metrów do celownika. Perton, Elsandra, Evi Feda, 300 metrów do celownika. Po zewnętrznej wychodzi Etoryk. Evi Feda, Elsandra, Etoryk i Perton. Już tylko 100 metrów do celownika, walka o pierwsze miejsce. Etoryk, Elsandra, Etoryk, Elsandra, Etoryk, Elsandra, Elsandra, Etoryk, Etoryk, Elsandra, Perton, Evi Feda, Mia Rosa, Eldora, Emster, Piktavia i zamyka stawkę Greg. Wielka partynicka, międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni.